Witajcie. Oto kolejny długo wyczekiwany przez Was filmik o odstanie miedzi, czyli kolejnej substancji, z której możemy wyhodować przepiękne kryształy. Odstan miedzi to substancja o zielono-niebieskiej barwie i słabym zapachu kwasu octowego. Ponieważ tworzy kryształy o niemal czarnej barwie i silnym połysku, wzbudza spore zainteresowanie pośród amatorów hodowania kryształów. Z uwagi na niewielką rozpuszczalność w wodzie, wynoszącą mniej niż 7 g na 100 g wody w temperaturze 20 stopni, kryształy wzrastają w niezbyt szybkim tempie. Odstan miedzi. Poza zakupieniem substancji przez internet możemy otrzymać różnymi metodami. Jedną z nich jest zalanie kwasem octowym lub po prostu zwykłym octem niektórych związków miedzi, np. węglanu czy tlenku, i pozostawienie mieszaniny, aż całość przereaguje. Odstan miedzi możemy również otrzymać bezpośrednio w reakcji miedzi z kwasem octowym. Ze względu na małą reaktywność miedzi, reakcja zachodzi wolno i tylko w obecności powietrza. Do butelki wsypujemy kawałki miedzi i wlewamy zwykły ocet spirytusowy, ale niewiele, najlepiej nie więcej niż 1/3 objętości butelki, po czym zakręcamy i odstawiamy pozycji leżącej, aby zwiększyć powierzchnię kontaktu kwasu octowego i miedzi z pozostającym w butelce powietrzem. W czasie reakcji pochłaniany jest tlen z powietrza, czemu towarzyszy kurczenie się butelki. Dlatego co kilka godzin otwieramy butelkę i wdmuchujemy do środka powietrze. Im więcej miedzi i im większą ma powierzchnię, tym szybciej zachodzi reakcja. Warto zatem wsypać do butelki dużą ilość małych drucików, blaszek czy kabelków. Proces otwierania butelki, wpuszczania powietrza i zamykania powtarzamy tak długo, aż zapach kwasu octowego wyraźnie osłabnie, a butelka będzie się kurczyć coraz słabiej. W zależności od ilości powierzchni zastosowanej miedzi, proces jej rozpuszczania będzie trwał co najmniej 1,5 tygodnia. Kiedy na miedzi pojawi się ciemno-niebieski nalot odstanu miedzi, dolewamy nieco wody, aby rozpuścić utworzony osad. Jeżeli zależy nam na szybszym sporządzaniu roztworu odstanu miedzi, to możemy wykorzystać mieszaninę kwasu octowego i nadtlenku wodoru, który rozpuszcza miedź dużo szybciej. Aby otrzymać roztwór octanu miedzi, do słoika wypełnionego kawałkami miedzi wlewamy mieszaninę kwasu octowego i natlenku wodoru w ilości około 567 g 3% roztworu natlenku wodoru, czyli wody utlenionej, lub około 56 g 30% roztworu, czyli perchydrolu, na około 650 g octu. Reakcja przebiega z początku niepozornie, później znacznie przyspiesza. Zalecam obserwowanie reakcji, ponieważ roztwór rozgrzewa się coraz bardziej i w razie potrzeby dolewamy nieco zimnej wody, aby obniżyć temperaturę. Przy dużej ilości miedzi i odpowiednio stężonych odczynnikach może się rozgrzać nawet do 90 stopni. Całkowite przereagowanie odczynników trwa do kilku godzin. Inną metodą jest zanurzenie w occie zaśniedziałych przedmiotów miedzianych, o ile mamy ich wystarczająco dużo. Cienka warstewka pokrywająca miedź składa się głównie z węglanów i wodorotlenków miedzi, które łatwo rozpuszczają się w kwasie octowym. Jeszcze jeden prosty sposób otrzymywania odstanu miedzi
opiera się na reakcji chemicznej pomiędzy octanem wapnia a siarczanem miedzi. Do butelki zawierającej 100 ml nasyconego roztworu siarczanu miedzi dolewamy około 62 ml nasyconego roztworu octanu wapnia. Ponieważ octan miedzi jest dość słabo rozpuszczalny w wodzie, przed zmieszaniem obu roztworów dodajemy 181 ml wody do jednego z nich. Po zmieszaniu wszystkich trzech składników całość krótko wstrząsamy i odstawiamy. Już po kilku minutach możemy zaobserwować wyraźne zmętnienie roztworu, a następnego dnia na ściankach butelki narosną małe kryształki gipsu. Roztwór jest gotowy po 2-3 dniach, gdy niemal cały gips wytrąci się w postaci małych kryształków. Zlewamy wtedy klarowny roztwór octanu miedzi bez potrzeby filtrowania.